Gość poranka dwójki. W studiu jest już pani Katarzyna Habner, kuratorka wystawy Sadley i uczniowie. Ekspozycja ta zostanie dziś otwarta w Kordegardzie w Warszawie, w Galerii Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd pomysł na tę wystawę? Żeby przypomnieć dzieła tego twórcy. Pomysł narodził się kilka lat temu w związku z rocznicą urodzin profesora Sadleya. I wystawa miała się pierwotnie, planowana była rok temu. Natomiast ze względu na nasz kalendarz wystawienniczy i pewne niespodziewane ruchy, musieliśmy wystawę przesunąć na kwiecień bieżącego roku. No i niestety profesor Sadley już nie doczekał otwarcia wystawy. Zatem mamy nieprawdopodobną ilość dzieł profesora, ponieważ prezentujemy w Kordegardzie 22 prace, które są zdecydowanie mniej znane. Oczywiście prace, instalacje, żądła. To jest taka grupa dzieł, które są bardzo dobrze rozpoznane. Natomiast pokazujemy prace, które nie były wcześniej pokazywane publicznie, w tym przede wszystkim ikony. Wojciech Sadley to klasyk awangardy i polskiej tkaniny artystycznej. Powiedzmy o nim kilka słów. Czy to jest twórca, który ma swoje miejsce w tym panteonie twórców związanych z awangardą i tkaniną artystyczną? Tak jak wiemy o istnieniu Polskiej Szkoły Plakatu, tak również istniała Polska Szkoła Tkaniny. Początek tej szkoły jest związany z wystawą w Lozannie, w której między innymi Wojciech Sadley bierze udział. Tam jest grupa znakomitych artystów, ponieważ w tej wystawie bierze w 1962 roku udział Magdalena Abakanowicz, Ada Kieszkowska, Jolanta Witzka. I oni jadą do Lozanny i zderzają się właściwie z taką niesamowicie wypracowaną sztuką gobeliniarską. To są prace przede wszystkim Matisse, Le Corbusiera, ale prace tworzone według projektów wielkich artystów w manufakturach gobelin, czyli po prostu bardzo zgodne z taką techniką gobeliniarską. Natomiast to, co prezentują w Lozannie polscy artyści, zostaje określone jako barbarzyńskie. Oni dysponują zupełnie innymi materiałami, zupełnie inne są te prace, ze względu chociażby na to, że są tkane nie przez wykwalifikowanych tkaczy, tylko przez artystów. Samych artystów, tak. I to jest tak wielki szok dla publiczności zachodniej, że powstaje hasło Polska Szkoła Tkaniny. I rzeczywiście Sadley, który jest jednym z głównych przedstawicieli tej szkoły, w 1968 roku obejmuje kierownictwo pracowni technik eksperymentalnych na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. I tutaj ta pracownia tkaniny eksperymentalnej to jest pracownia, która pierwsze lata jest tak naprawdę poza możliwością wydawania dyplomów. Tam są tylko aneksy z tkaniny. Natomiast pierwszy rocznik taki dyplomowy tej pracowni tkaniny eksperymentalnej, to jest 73 rocznik i tam grupa artystów, wówczas to jest pięciu artystów, z których czworo prezentujemy w Galerii Kordegarde. Oni rzeczywiście uzyskują w 78 roku dyplomy jako wykwalifikowani, dyplomowani artyści zajmujący się tkaniną artystyczną. W jakie strony idą ci artyści? Bo Sadley, tutaj pani wspomniała o jego żądłach. To jest taka praca z tkaniną w przestrzeni przecież, z wykorzystaniem
skóry. Więc to jest zupełnie takie niestandardowe podejście w naszym potocznym wyobrażeniu do tkaniny artystycznej, ale w jakich kierunkach podążają jego uczniowie? No właśnie tutaj profesor Sadley to jest niesłychana zupełnie osobowość ze względu na rozpiętość możliwości warsztatowych i rozpiętość również możliwości formalnych. Profesor zdecydowanie zachęca swoich uczniów do eksperymentowania, chociaż równocześnie zakłada, że każdy z uczniów powinien wynieść ze studiów doskonały warsztat. I Bogna Fogler wspomina, że profesor dosłownie z tygodnia na tydzień zlecał uczniom tworzenie po 40 projektów do tkanin, takich zupełnie klasycznych. Z tych 40 wybierane były dwie. Wokół tych dwóch toczyła się dyskusja i do tych dwóch trzeba było przygotować kolejne 40 projektów, po czym oni siadali z panią Zofią, która pilnowała ich, czy równo tkają. I oni rzeczywiście wynieśli z uczelni taką niesamowitą umiejętność warsztatową, ale równocześnie... Chyba rzemieślniczą wręcz, prawda? Bo to jest taka szkoła rzemiosła klasyczna. To jest po prostu warsztat i rzemiosło. Ale równocześnie ich drogi zupełnie w inną stronę podążyły już właściwie na etapie dyplomu, dlatego że dwie artystki, czyli Anna Michniewicz i Bogna Fogler, a tak naprawdę Bogusława Jaroszewicz-Fogler, ponieważ Jaroszewicz to jest jej panieńskie nazwisko, one już przy dyplomie zaczynały eksperymentować i one poszły w zupełnie inną stronę. Te ich prace są bardzo czasami zaskakujące. Akurat prace Bogny Fogler to są prace często drukowane z chociażby z takiej drukarki, długopisu. No ta praca zwróciła moją uwagę. Naprawdę to wygląda jak grafika. Tak, to ma tak naprawdę bardzo dużo wspólnego z grafiką, ale pytałam artystkę, jak ona to postrzega w stosunku do tkaniny artystycznej. Ona mówi, że jednak ta nić tej plastikowej, tego plastikowego druku przypomina nić tradycyjną, no że to ją zbliża właśnie do tradycyjnych technik. Ale ona zresztą haftuje na swoich filcach. Czasami to są prace, które wykonane są nie tylko nicią, ale również drutem. Te jej prace zawsze oscylują w taki podwójnej estetyce. One są z jednej strony minimalistyczne i takie właśnie bardzo graficzne, ale również tam pojawia się taka estetyka barokowa, która z kolei tłumaczy, artystka jest powiązana z jej podróżami. Ona mówi, że to tak jak takie wspomnienia z podróży, taka ścieżka mnemotechniczna, że początkowo te wspomnienia są nieuporządkowane, a potem stopniowo poprzez układanie zdjęć zaczynają się układać w jakiej właśnie ścieżki mnemotechniczne, w jakiej ściągi skojarzeń. I tutaj podobnie. Ona operuje bardzo często tekstem, który jest nadrukowany na tkaninach. Ona zastanawia się zresztą, czy ta warstwa tekstu pozbawiona już właściwie tej semantycznej rozpoznawalności. Czy w dalszym ciągu my to jesteśmy w stanie odczytać, nawet podświadomie. Ale mówi, że bardzo często tej pracy właśnie warstwowe, podczas pracy pojawiają się kolejne warstwy, poprzednie zanikają. I ona mówi, że jednak świadomość, że tam są warstwy pod spodem, sprawia jej rodzaj satysfakcji. Wspomniała pani o tym, że artystka patrzy na swoje prace jak na takie zapisy podróży, zapisy, rozumiem, swojego życia. To jest taki trochę powrót do korzeni w tym rzemiośle, bo przecież dywany bliskowschodnie były i są ciągle jeszcze takim zapisem na przykład życia rodziny. I to jest z kolei bardzo takie wyraźne w pracach Anny Michniewicz, ponieważ ona stosuje często recycling. Taki recycling związany z tkaniną. I początki tego
myślenia właśnie o nadaniu drugiego życia przedmiotom wiążą się z takim przypadkowym momentem, kiedy ona na ulicy znalazła fragment kilimu z takim wzorem krzyżykowym i uznała, że ten kilim jest tak piękny, że wplecie go, włączy go do swojej pracy. I rzeczywiście ona do tej pory wykorzystuje takie zupełnie nieoczywiste materiały. Czasami to jest właśnie to nadanie drugiego życia, a czasami te materiały są zupełnie zaskakujące, ponieważ na wystawie w Kordegardzie obok farbowanych kokonów jedwabników również pojawia się na przykład złota taśma do transportu węgla. Ale znalazły oba te przedmioty miejsce w dziele artystycznym. Wróćmy jeszcze do profesora Sadleya. Wspomniała pani o tym, że poza jego pracami związanymi z tkaniną artystyczną są też ikony. Jakie to są ikony i jak do tej dziedziny sztuki podchodził artysta? Właśnie. Ikony są bardzo zaskakujące. Nie są to prace powszechnie znane. Wręcz powiedziałabym, że prace po raz pierwszy prezentowane w całej grupie. Tam jest 9 ikon, które pochodzą ze zbiorów rodziny, były rozproszone, w związku z czym mamy wyjątkową okazję, żeby pokazać się publiczności właśnie w pełnym zespole. I równocześnie te prace pokazują, że Wojciech Sadley był przede wszystkim malarzem. I w przypadku chociażby jego prac na jedwabiach, tam jest takie wyraźne nawiązanie do ikon. On cały czas myśli malarstwem. Te ikony są takie właściwie na wpół abstrakcyjne, czyli nasze oko z jednej strony przyzwyczajone do szukania form przedstawieniowych jest w stanie wyłapać, że tam są postacie, ale na pierwszy rzut oka to właściwie wydaje się zupełnie abstrakcyjne. Natomiast to, co jest niesamowicie ciekawe, że to jest takie malarstwo materii. Trzy ikony, które pokazujemy na wystawie, są niesamowicie fakturowe. One są zresztą wszystkie z użyciem takich znowu nieoczywistych materiałów, dlatego że profesor Sadley wprowadza tam i brokat, i pojawiają się tam odłamki chyba bombek potłuczonych. I równocześnie pojawia się piasek, pojawiają się kleje, warstwy gipsu. To wszystko jest zaklejstrowany bardzo grubo werniksem. Rzeczywiście robi niesamowite wrażenie, bo jest trójwymiarowe. Ale z kolei osobą, która też myśli o tkaninie w sposób malarski, jest Zygmunt Łukasiewicz, który z kolei poszedł w stronę takiej bardzo tradycyjnej techniki gobeliniarskiej, ale równocześnie tworzy pejzaże. On bardzo często zresztą czerpie z symboliki, które odsyła go do dogonów czy do Majów. Wprowadza takie elementy w swoich tkaninach. Natomiast my na wystawie w Kordegardzie pokazujemy dwa gobeliny szaro-złote, które są ewidentnie inspirowane zachodem słońca. Czy zgodzi się pani ze mną, że obecnie mamy do czynienia z renesansem tkaniny artystycznej jako środkiem wyrazu? Mam tu na myśli choćby pokaz na Biennale w Wenecji całego projektu, całej instalacji Małgorzaty Mirgitas. Tam też pojawił się recycling przecież. Tak, i to jest, myślę, że bardzo cieszące, że właśnie pojawia się znowu ta polska szkoła tkaniny, że to odżywa. Tym bardziej, że przez pewien czas jednak ta polska tkanina artystyczna była zmarginalizowana. W początku lat 80. Magdalena Bakanowicz już nie chciała mówić o sobie, że jest artystką związaną z tkaniną, tylko mówiła, że jest rzeźbiarką, ponieważ uważała, że ta tkanina artystyczna jest czymś gorszym, czymś, co ją wepchnie, zaszufladkuje, niekoniecznie na dobrej pozycji. Natomiast mamy genialne osiągnięcie polskich artystów. Tutaj jeszcze chciałabym o jednej artystce, którą bardzo pokażemy proszę, w Kordegardzie wspomnieć. To Małgorzata Martynowicz-Laert, która
której pracy w ogóle nie są w Polsce znane, natomiast były nagradzane w Japonii. To są prace, które w takiej technice tradycyjnego gobelinu, monumentalne, odsyłają widza w skojarzeniach do takich patronów krawieckich, do takich wykrojów krawieckich, ale równocześnie artystka operuje już w mniejszych formatach pracami, gdzie stosuje aplikacje z żywicy i z kolei tam pojawia się takie myślenie magiczne, że właściwie mamy przedmiot, który odsyła nas do jakiegoś repozytorium ze świata magii, do takich jakichś dziwnych przedmiotów, które są z pogranicza kultu, ale oczywiście są dla nas nierozpoznane. My tylko czujemy, że tam jest właśnie takie myślenie symbolem. Wystawa Sadley i uczniowie zostanie dziś otwarta w Kordegardzie w Galerii Narodowego Centrum Kultury, która w Warszawie mieści się przy krakowskim przedmieściu. Łatwo tam trafić. Dzisiaj o której jest otwarcie wystawy? Wernisaż o 18:00 i zapraszam Państwa do oglądania wystawy aż do 19 maja, a łącznie z Nocą Muzeów. To będzie też duża atrakcja podczas tej nocy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była Katarzyna Habner, kuratorka tej wystawy.